Dzień dobry. Proszę nam się przedstawić do tej drużyny. Poszkowski Grzegorz, drużyna Sensa z Dwa Lubin. Jak wrażenia? Bardzo dobre. Wczoraj drużynowo zajęliśmy drugie miejsce. Dzisiaj po losowaniu jest bardzo dobrze, bo dwóch moich kolegów z drużyny polosowało dobre miejsce, wczorajsze jedynki. Ja troszeczkę gorzej, ale myślę, że drużyna po dzisiejszych zawodach wypadnie bardzo dobrze. Tak liczę. Taktyka będzie zmieniana? Taktyka nie. Zostaję przy tym, co wczoraj. Wczoraj mi się troszeczkę sprawdziło. Zająłem trzecie miejsce w sektorze. Tyle szczyki były drobne, nie było tego tyle, co na treningu. Ale zostaje to samo, co wczoraj. Super. Także życzymy powodzenia dzisiaj. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę nam się przedstawić. Jaka drużyna? Z tym Karyba Bełżyce. Zaczęliśmy współpracę z Tomkiem Iwanowskim. I reprezentujemy sklep Rafała Walczaka. Jak wrażenie dzisiaj? No, myślę, że coś tam będzie można więcej połowić jak wczoraj. Dobre polosowane? Zawodziska? Nie. Ale trzeba być dobrej myśli. Ale taktyka będzie się zmieniać, czy nie? Nie, stawiamy na to samo. Bardziej tyczka, bezościówka? Zdecydowanie tyczka. To życzę wam powodzenia. Bardzo dziękujemy. Witam. Witam. Proszę nam się przedstawić, z jakiej drużyny? Jestem z drużyny Mawr LRB Team, która na naszym tu terenie i części Polski działa, istnieje od 15 lat. Byliśmy wcześniej jako LRB Team, tam prezes odpoczywa. Później byliśmy Stynka LRB Team przez dwa sezony, gdzie mieliśmy jedynkę i dwójkę okręgową Grand Prix, a w tym roku startujemy jako Mawr LRB Team. W składzie ja, koledzy Sławek Staroń i Mariusz Jasik. To jest nasz skład trzyosobowy główny i Heniek Słabczyński rezerwowy. Nie, no w porządku, fajnie jest. Dojazd jest pogodliwy, no trzeba trochę przejść. Przeszedłem, czy jestem na C16, więc musiałem zrobić 700-800 metrów z wózkiem. Ale woda jest fajna, no pierwsze wędkowanie w tym roku. Biornik płytki, ruch ryby, woda pracuje. Że ryby nie bardzo chciały współpracować, były miejscowe. Myślę, że się ryby rozejdą i się, że się połowimy. Tak połowimy jak zawsze. To znaczy dobrze. Oczywiście. Życzymy powodzenia. Witam. Dzień dobry. Proszę nam się przedstawić. Nazywam się Wojciech Brzana, jestem z drużyny Sensa z Lublin. Jak było wczoraj? Wczoraj było nieszczególnie. Nieszczególnie. Dzisiaj inna taktyka? Nie udało się dobrać do leszczyków, nie było też płotki. I pojedyncze sztuki udało się jakoś złowić, ale to nie był ten efekt, jakiego oczekiwałem. Czyli będzie zmiana taktyki? Dzisiaj jest inny dzień, zawsze drugi dzień jest inny. Dzisiaj postaram się do leszczy dobrać. Jeżeli się uda, to powinno być w porządku. Życzę powodzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Witam. Proszę się przedstawić, jaka drużyna? Milomacz Pro Lublin, Grzegorz Mirosław. Jak dzisiaj? Samopoczucie? Samopoczucie dobre. Zobaczymy, jak to będzie dalej. A wczorajsze wyniki? Wczoraj to podarażka. 9 sektorze. Czyli dzisiaj będzie troszeczkę zmian? No, tak mi się wydaje, że trochę zmieniłem, ale to nie wiem, czy najlepszy, czy najgorszy. Drugi raz na rybach w tym roku nie trenowałem, więc taki może być. Wsparcie jest, także jest. Także życzymy powodzenia. No, dziękuję. I wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Proszę nam się przedstawić. Jakie drużyny? Arek, Łuków 1, Łuków 2, Tomasz. I jak dzisiaj wrażenia? No bo wczoraj się nie bardzo pozytywne. A dzisiaj to się okaże. Wczoraj? Wczoraj no, nie zachwytały, ale no, nie dobrze drugi pacyko robił, więc. No to ładnie. Daliśmy radę. Połowisko się podoba? Połowisko super. Duże, rybne. Ładna pogoda. Tak, pogoda sprzyja. Będzie sprzyjać, prawda? Będzie to nie wczoraj. Trochę paliniżyń złapiemy. Ja też na to liczę. Także życzymy powodzenia. Dziękujemy bardzo. I tych takich lepszych wyników. Ma większych ryb. Bliżej jedynek. Musimy. Dziękuję bardzo. Proszę nam się przedstawić. Franek Wysocki, Sensa z Lublin. Startuję indywidualnie w tych zawodach. Wylosowałem miejsce z poprzedniego dnia swoje, także wiem, co do wody rzuciłem i zobaczymy, czy jak dzisiaj będzie. No to fajnie. A jak się panu podoba
Łowisko? Łowisko bardzo fajne, tylko trochę daleko z tymi gratami. To jest jedyna wada. Trzeba nosić. Niestety. Życzymy powodzenia w takim wypadku dzisiaj. Nie, dziękuję. Wszystkiego dobrego.